Zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu, a te ostatnie dni będziemy podsumowywać razem z redaktorami naszego dziennika, pani Aneta Przysiężniuk-Parys i pan Sławomir Jagodziński. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. I pana redaktora też, mam nadzieję, że słyszymy i widzimy. Halo, szczęść tak, Boże. Tak, tak, szczęść Boże. To rozpocznijmy od tego tematu, którym interesuje się cała opinia publiczna w Polsce, ale także za granicą. Mówię o katastrofie ekologicznej na Odrze. No i właściwie dowiedzieliśmy się wstępnie, kto może być winny i odpowiedzialny za to masowe śnięcie ryby w rzece. Winne mają być tak zwane złote algi. Pierwsze wyniki wskazują na obecność mikroorganizmu gatunku złotej algi. Przed 7 sierpnia, to jest dane z miesiąca, stężenie tlenu było na poziomie rzędu 8 gramów na metr sześcienny i wahało się w niewielkim stopniu w rytmie dobowym. I 7 sierpnia nastąpił dramatyczny skok, da się to obserwować, bo po prostu pomiary są ciągłe. Dramatyczny skok do mniej więcej nawet 12 gramów na metr sześcienny. Pytanie, skąd się wziął ten tlen? Jednoznaczna odpowiedź, aktywność glonów w wyniku zakwitu. Glony, mnożąc się, pochłaniają dwutlenek węgla z wody i w związku z tym w wodzie następuje przesunięcie pH w kierunku alkalicznym, bo brakuje zakwaszającego dwutlenku węgla. To jest cel, żeby sprawdzić, co doprowadziło do pojawienia się tego gatunku. I oczywiście poza tą analizą, cała analiza dotycząca usuwania tego gatunku, zapobiegania w przeszłości pojawienia się go w polskich rzekach. Czyli mamy pierwszą odpowiedź na nurtujące nas pytania, ale pracy dotyczącej wyjaśniania przyczyn tej katastrofy będzie przed nami jeszcze bardzo, bardzo dużo, przed instytucjami państwowymi. Bada to też prokuratura. Cały czas też badana jest jakość wody na całym odcinku. Wojewoda zachodniopomorski przedłużył też zakaz wchodzenia i korzystania z rzeki na kolejne dni. Szanowni Państwo, czy ta informacja trochę nam pozwoli posunąć się do przodu w obecnej sytuacji, posunąć się do przodu w tym wymiarze wyjaśniania okoliczności tej katastrofy? Pani redaktor. Pewnie w jakimś sensie tak, no bo znalazł się wstępnie przynajmniej i myślę, że w jakiś sposób jednak częściowo ten winny. Natomiast jest wciąż pytanie, jak do tego doszło i dlaczego to aż wybuchło na taką skalę. Myślę, że wyjaśnienie tej sprawy jeszcze trochę potrwa, tym bardziej, że na tak dobry drugi tydzień w mediach mamy informacje na temat katastrofy ekologicznej w Odrze i tak naprawdę no, niewiele przesunęliśmy się wciąż do przodu, jeśli chodzi o tę sprawę. Służby muszą rzeczywiście to monitorować i badać dogłębnie. Wzięły się za to też organy śledcze, więc wciąż są pytania otwarte, jak doszło do tego, że te algi się tam znalazły, co miało na to wpływ i czekamy z niecierpliwością, a właśnie po to, żeby w przyszłości zapobiegać i żeby nie dochodziło do takich sytuacji, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo dramatycznych, bo ta Odra przecież będzie dochodziła do siebie teraz latami, jeśli nie właśnie dziesiątkami lat. Ma to też ogromny wpływ na działalność wszystkich przedsiębiorców związanych z rzeką, rybaków, także rolników, którzy przecież korzystają z tej wody do nawadniania pól. Też wszystkie firmy turystyczne, mamy doniesienia, że w Szczecinie już nikt nie chce zamawiać w restauracjach ryb, więc to też będzie poważny cios. Są zapowiedzi ze strony rządu, że przedsiębiorcy otrzymają wsparcie podobne do tego, które było wypłacane w związku z tą nadzwyczajną sytuacją na wschodniej granicy z Białorusią i walką z tą nielegalną imigracją. I teraz pytanie do pana redaktora, bo mamy ten wymiar wyjaśniania okoliczności związanych z zatruciem, ale też jest wiele pytań dotyczących reakcji służb państwowych na najniższym i najwyższym szczeblu. Sam premier przyznał, że zbyt późno dowiedział się rząd o całej sprawie. No, na pewno ta katastrofa nie została odczytana od razu w takiej skali, jak ją teraz widzimy. Tutaj te służby bardziej zbliżone lokalnie do terenów
przez które płynie skażona rzeka. No rzeczywiście, skoro nawet premier to przyznał, zawiodły, jeśli chodzi o komunikację. Natomiast inną sprawą jest, tak jak już tutaj wcześniej było powiedziane, docieranie do tego, co się stało, że te algi tak, a nie inaczej się rozwinęły w tej rzece. Wiadomo, że one mają określony swoje potrzeby, żeby doszło do takiego namnażania ich, więc to tutaj głównie wskazuje się na zasolenie nadmierne rzeki, a to się też nie wzięło z niczego. Suszą samą tego się nie wytłumaczy, więc tak naprawdę mamy tylko, jak można powiedzieć, końcówkę tego problemu w postaci toksyn wytwarzanych przez te glony. Natomiast dlaczego same glony w takim stopniu się rozwinęły, tego nie wiemy. A jak czegoś nie wiemy, to jest to doskonała pożywka dla opozycji, dla też widzimy polityków po drugiej stronie Odry, którzy również wykorzystali troszeczkę tą sytuację, aby przyatakować polskie władze. Więc katastrofa ekologiczna to jedno, a cała walka polityczna, która wokół tego się rozpoczęła, to jest druga sprawa. Wywołał pan redaktor temat, także zapraszam jeszcze państwa na krótki materiał filmowy, podsumowujący trochę ten tydzień w wymiarze tej walki politycznej związanej z katastrofą ekologiczną na Odrze, bo zdaje się, że Platforma poczuła krew. Jasno to też wyraża przewodniczący partii Donald Tusk, który wręcz mówi, że rządzący zatruwają nie tylko rzeki, ale też życie publiczne. Tu koniec cytatu. Przedstawiciele Platformy przeprowadzili szereg kontroli poselskich, od kancelarii premiera przez różne ministerstwa i podległe im urzędy, między innymi Wody Polskie. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyjaśnić sprawę katastrofy ekologicznej Odry. Opozycja od początku wykorzystuje katastrofę ekologiczną do swoich celów politycznych. Jest politycznym paliwem i jestem przekonany, że Donald Tusk, jego koalicji, jego politycy z jego partii trzymali kciuki za to, żeby tam była ta rtęć. Oni mają taką zasadę, że im gorzej w Polsce, tym lepiej dla opozycji. Podobnie opozycja reagowała na inne poważne kryzysy, przypomina profesor Mieczysław Ryba. Zachowywali się w sprawie Odry dokładnie tak samo jak w sprawie Białorusi i imigrantów islamskich, czyli destabilizacja, wywoływanie paniki, chaosu, krytyka służb i tak dalej. Wiele wątpliwości budzi postawa marszałek województwa lubuskiego. Elżbieta Polak uparcie powielała informacje z Niemiec, że to rtęć zatruła Odrę. Polskie badania jednak jej nie wykazały. Pani marszałek lubuska też nie pomogła, nieodpowiedzialnie komunikując informacje o zawartości rtęci, co niestety wywołało w Polsce panikę. Te komunikaty potem były powielane nieodpowiedzialnie przez różne media. Marszałek Polak sama przyznała, że to nie rtęć powoduje śnięcie ryb. Pani marszałek wyizolowana. Miała świadomość, że nie jest ona przyczyną śnięcia ryb? Ależ tak, oczywiście. Opozycja domaga się dymisji w rządzie. To jest pytanie zasadnicze. Kto odpowie za katastrofę ekologiczną na Odrze? Krytykowanie rządu to święte prawo opozycji, ale gdzie jest granica też w straszeniu Polaków i wykorzystywaniu tragedii, też w kontekście tego oczywiście, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. No mamy przecież wojnę i nieobliczalnego wroga. To czy rozsiewanie niepotwierdzonych informacji to jest właściwe postępowanie, jakiego można by wymagać od opozycji, która z zasady powinna być konstruktywną opozycją i konstruktywnie krytykować rząd. Pani redaktor. Jak widać, po raz kolejny nie ma tych granic, prawda? Bo tutaj na tym, co się wydarzyło, opozycja po raz kolejny próbuje ugrać cokolwiek w sondażach pewnie. Dlatego pojawiają się w tych urzędach. Pamiętamy obrazki z zeszłego roku, jak politycy opozycji pojawiali się na granicy z darami dla uciśnionych przez polski rząd migrantów nasłanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki, a także Władimira Putina. I to nikomu nie przeszkadzało wówczas i wtedy była bita ta piana. I to jest analogiczna sytuacja,
niestety pokazująca, że w sprawach tak kluczowych, istotnych politycy opozycji nie potrafią stanąć na wysokości zadania i starać się rzetelnie wyjaśniać, bo to oczywiście wymaga wyjaśnienia. Hasło żądania dymisji też jest takim zawsze hasłem, które się pojawia w tego typu sytuacjach. No ale pytanie teraz, katastrofa nie została wyjaśniona, nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Dopiero pojawiają się, powiedzmy sobie, takie pierwsze jaskółki. I kto właściwie ma odpowiedzieć za to, co się wydarzyło na Odrze? Trzeba najpierw rzeczywiście wyjaśnić te przyczyny i znaleźć winnych. Stąd no, chociażby nawet te takie ze strony rządu w zeszłym tygodniu decyzje o tych dymisjach, myślę, że były dosyć przedwczesne i rzeczywiście podyktowane trochę takim strachem, może naciskami z zewnątrz, że oto rząd, prawda, nic nie robi, nie ma tych winnych i tutaj ktoś musi za to odpowiedzieć, właściwie nieważne kto, byle pojawiły się te nazwiska na tej liście zdymisjonowanych, o którą tak ochoczo i apelują właśnie politycy, między innymi opozycji. Zatem no szkoda w tym wszystkim, że tak to wszystko się dzieje i niestety myślę, że żadnych niespodzianek nie ma i tego właściwie mogliśmy się spodziewać, bo chodzi o to właśnie, żeby było źle i tak to widzi opozycja. Panie redaktorze, politycy opozycji bardzo aktywni, przeprowadzili kontrole poselskie, zorganizowali komisje i w Senacie, i w Sejmie. Myśli pan, że ta ich aktywność, te takie też kreowanie tego zamieszania informacyjnego przysporzy im dodatkowych punktów poparcia wśród wyborców? No, na to jest to wszystko obliczone, żeby przysporzyło, a czy przysporzy, to zobaczymy przy urnach wyborczych. Natomiast na pewno jest część osób, które są okopane na swoich stanowiskach politycznych i jeżeli się tam wydziera jakaś niepewność co do jakichś decyzji wyborczych, no to takie akcje służą temu, żeby utwierdzać swoich, ewentualnie zasiewać wątpliwości w szeregi swoich oponentów. Natomiast no, nie łudźmy się tutaj, dopóki opozycja nie otrzyma takiej daniny, że cały rząd się poda do dymisji, a jeszcze najlepiej jakby wyborcy PiS-u w ogóle wyjechali z tego kraju, to będzie zawsze kąsać, zawsze będzie wykorzystywać każdy kryzys, bez względu na to, czy ten kryzys został wywołany obiektywnymi, niezależnymi czasem od, albo bardzo często od człowieka przyczynami, czy to będzie jakiś zawiniona sprawa ze strony instytucji, czy konkretnego decydenta. Ale ja powtarzam, opozycja jest po to, żeby kąsać. Nie spodziewam się po tej opozycji jakiejkolwiek konstruktywności, więc moje niestety oczekiwania, jeśli chodzi o jakiś program dla Polski po tej stronie lewicowo-liberalnej, są bardzo pesymistyczne. Tu jest tylko bicie do jednej bramki, wszyscy przeciw PiS, a co będzie później? No właśnie, co będzie później? Nie wiadomo, co będzie później. Jaką lekcję nasze państwo, administracja publiczna powinny wyciągnąć z tej katastrofy? No bo premier sam przyznał, że były problemy komunikacyjne. Od dawna wiemy o tym, że urzędnicy w Polsce są kiepsko opłacani. Mamy informację, że w wielu tych urzędach na niskim poziomie jest wiele wakatów, ludzie są przepracowani. Być może to jest jakiś powód tych problemów, z jakimi się, jakie się pojawiły w związku z katastrofą na Odrze. Jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć, pani redaktor? To był z pewnością splot wielu czynników, dlatego być może no, trudno teraz jednoznacznie powiedzieć tak na szybko, co się wydarzyło. Nawet służbom, prawda, bo badanie tego już trochę trwa i jeszcze potrwa. Więc z pewnością na to nałożyło się wiele spraw. Myślę, że rzeczywiście zabrakło tutaj tej
komunikacji. Mam też wrażenie, że może trochę zbagatelizowano te pierwsze sygnały, no bo rzeczywiście te kanały nie były zbyt drożne i być może wydawało się na początku, że do parę, prawda, śniętych ryb zdarza się to, prawda, jest gorąco, jest upał. No i być może zostały zbagatelizowane te pierwsze sygnały o tym, że może się wydarzyć coś tak niewiarygodnego w tym momencie, bo przecież patrząc na te tony, prawda, śniętych ryb, no to pokazuje skalę tego zjawiska. I jeszcze, prawda, kolejne niewyłowione ryby śnięte z wody, więc z pewnością zabrakło tutaj tej komunikacji na każdym szczeblu i no tutaj, jeśli nie chcemy sobie zafundować kolejnej tego typu katastrofy, powinniśmy rzeczywiście wyciągnąć wnioski, żeby, no jak to się mówi, Polak nie był mądry po szkodzie, ale już wtedy przed szkodą. Tym bardziej, że dysponujemy teraz takimi narzędziami, które pozwalają, prawda, na monitorowanie wielu sytuacji. To są już czasy, kiedy wchodzą te nowe technologie, które pomogą nam, prawda, przeciwdziałać takim, a nie innym skutkom różnych sytuacji, no, często też niezależnych, prawda, od nas, bo przyroda też przecież rządzi się swoimi prawami, ale powiedzmy sobie szczerze, ten czynnik ludzki często jest tutaj decydujący i może stać się tym, no, czynnikiem, który, no, pobudzi pewne sytuacje do tego, że się właśnie wydarzają w tym, a nie innym momencie. Na te działania związane z monitoringiem stanu rzek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała 250 milionów złotych. To mają być duże inwestycje. No mamy też prawo, które niedawno weszło w życie, dotyczące przestępstw środowiskowych, więc jeżeli uda się znaleźć winnego, jeżeli taki był, to zapewne będzie też surowo i sprawiedliwie oceniany przez sąd na podstawie tych nowych przepisów. A pan redaktor, jak sądzi, jaką lekcję nasze państwo, nasza administracja powinno wyciągnąć z tej całej sytuacji? Oczywiście wszelkim osobom, instytucjom, firmom, które powodują taką katastrofę, taką i każdą inną ekologiczną, no tutaj nie powinno być żadnych złudzeń, powinny być kary, powinno być bardzo czytelne i jasne prawo, które po prostu będzie odstraszać przed takim działaniem. Natomiast my, znając też różne historie z przeszłości, musimy patrzeć na to doinwestowywanie i też poszerzanie kompetencji na przykład Inspekcji Ochrony Środowiska, bo pamiętajmy, każda władza, ale też nie tylko akurat ta władza, która jest u sterów, ale w ogóle politycy bardzo lubią mieć dużo instrumentów do kontroli, do dyscyplinowania swoich obywateli w państwie, więc musimy tylko patrzeć, żeby nie pojawiło się coś takiego, że urośnie nam kolejna służba represji. Inspekcja będzie to choćby Inspekcja Ochrony Środowiska wzmocniona i będzie ścigać przestępców środowiskowych, jak to zresztą tutaj już padło, to stwierdzenie. Więc z jednej strony nie trucicielom, a z drugiej strony uważajmy, żebyśmy sobie nie wyhodowali na tym nieszczęściu jakiejś kolejnej służby, która będzie nie tyle strzec, co będzie jakąś formą jakiejś kontroli czy jakiegoś ucisku dla społeczeństwa. I zmieńmy temat od powrotu Donalda Tuska do czynnej polityki w Polsce. Wszyscy się zastanawiają, jaki jest jego cel. On nie ukrywa, że chce obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości i doprowadzić Platformę Obywatelską, liberalną, lewicową opozycję, bo też chce być, tego nie ukrywa, też liderem całego tego obozu. Ale pojawiają się też sugestie, że ma szerszy plan związany z wprowadzeniem waluty euro w naszym kraju. To sugeruje prezes NBP. Pan Adam Glapiński i spójrzmy na krótki materiał filmowy.
Od jakiegoś roku mówi się, że zadanie wyznaczone przez Brukselę dla Tuska to nie tylko obalenie przez niego istniejącego w Polsce rządu i wprowadzenie naszego kraju na kurs do strefy euro. Taki scenariusz według prezesa NBP ma pojawiać się w trakcie rozmów w Bazylei, gdzie co 2 miesiące spotykają się przedstawiciele banków centralnych. Po zrealizowaniu tych zadań Tusk ma wrócić do Brukseli, zostać szefem Komisji Europejskiej i realizować przyspieszoną budowę państwa europejskiego. Przeciwnikiem przyjęcia euro jest prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Euro to jest po prostu obniżka stopy życiowej, to jest raz, spadek popytu to jest dwa, w związku z tym spadek PKB to jest 3. Euro by nas zabiło w czasie tego kryzysu, który był w latach 2008-2009 i jeszcze bardziej by zabiło nas dzisiaj. Profesor Henryk Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej zauważa, że debata o euro to debata o suwerenności, a przyjęcie wspólnej waluty oznaczałoby utratę wpływu na politykę pieniężną. Suwerenność w tym obszarze jest niezwykle ważna, zwłaszcza w sytuacjach różnych napięć gospodarczych, w sytuacjach kryzysowych. Przystępując do strefy euro, można by powiedzieć w cudzysłowie, wyrzekamy się suwerenności w tym obszarze. To jest możliwy scenariusz, Państwa zdaniem, Pani redaktor? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, gdybyśmy zrobili to świadomie, prawda, wstępując do strefy euro, bo musielibyśmy się liczyć z tym, że przyjmujemy zasady, które rządzą państwami właśnie tej grupy. A widzimy, że Unia Europejska nawet w tych obszarach, które nie za bardzo są w jej kompetencjach, myślę tu teraz o wymiarze sprawiedliwości, za który ostatnio mocno dostajemy po głowie, rości sobie prawa, więc myślę, że nasz żywot w Unii Europejskiej byłby o wiele cięższy, gdybyśmy musieli spełniać właśnie te wszystkie wspólnotowe wymagania związane z tym obszarem. Dlatego no, sądzę, że skoro pan prezes Glapiński, jako no, osoba spełniająca tak ważną funkcję w Narodowym Banku Polskim, wie o czym mówi, jeśli chodzi o Donalda Tuska i podpisuje się w końcu pod tym swoim imieniem i nazwiskiem. Niestety jest to przykre, że no, polityk, przywódca opozycji, a przynajmniej ktoś, kto się na takiego kreuje, zmierza do tego, by Polska traciła tą suwerenność w sferze ekonomicznej. A pamiętajmy, że dzisiaj właśnie ta sfera ekonomiczna jest no, nie mniej ważna od innych, wręcz kluczowa i to oni o tym właśnie decyduje dobrobyt państwa i jego obywateli. Zatem no, trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie. Więc ta wizja przedstawiona przez prezesa Glapińskiego może też trochę tłumaczyć, bo wielu całą tą sytuację, bo wielu zadawało sobie pytanie, no co przekonało Donalda Tuska, już emeryta przecież z wysokim świadczeniem wynikającym z pracy w brukselskich urzędach, co go przekonało, żeby wrócić do polskiej polityki? Chyba go przekonała ta perspektywa w takim razie może jeszcze lepszego stanowiska w unijnych gremiach, panie redaktorze. No i puentują nam się wątki dzisiejszej naszej dyskusji na różne tematy, dlatego że jeżeli patrzymy na te całe reakcje związane choćby z tym wcześniej omawianym kryzysem związanym z Odrą ekologicznym i reakcja opozycji, no i teraz mamy te słowa prezesa Glapińskiego, które pokazują troszeczkę kulisy rzeczywiście misji, nazwijmy to w ten sposób, Donalda Tuska w Polsce, to nie miejmy złudzeń. No jeżeli tak jest, jak mówi profesor Glapiński, a jednocześnie, jak tu koleżanka stwierdziła, no podpisuje się swoim imieniem, nazwiskiem pod tym, co mówi, więc nie jest to chyba tylko taki blef. Coś musi być na rzeczy, więc polityczna walka będzie na śmierć i życie przed wyborami i będzie każda okazja wykorzystywana do tego, żeby cele, czyli obalenie rządu i powrót Donalda Tuska w chwale obalenia rządu na salony brukselskie się zrealizowały. No i cóż, no i będziemy od kryzysu do kryzysu, takiej, użyję kolokwializmu, obserwatorami takiej nawalanki politycznej.
To też ciekawe, że dla Donalda Tuska wydaje się być chyba ciekawsza ta perspektywa brukselska, bo też dziś w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie. Przez przypadek duża stacja komercyjna TVN24 wpuściła na antenę w swojej internetowej aplikacji fragment rozmowy jeszcze przed oficjalnym wejściem na antenę, fragment oficjalnej rozmowy swojej dziennikarskiej z TVN-em, przepraszam, z Donaldem Tuskiem, i tam Donald Tusk miał powiedzieć, że to jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejskiej, czyli Donaldowi Tuskowi wcale nie chce się wracać do polskiego Sejmu. Panie redaktorze. No tak, na to wygląda, że jednak no ten rycerz na białym koniu, który miał być zbawcą polskiej opozycji, wcale się do tej roli nie palił. I to widać właściwie, nie musiałby tego mówić na antenie, prawda, nawet tak off the record, ponieważ to się wyczuwa w wielu jego wystąpieniach. No smuci fakt takiego stosunku, prawda, do Polski, bo to w tym się właśnie wyraża, że to takie polskie, prawda, piekiełko. I to jest, no, można powiedzieć, szokujące, że tak wyraża się wobec, no, organów państwa polskiego. No ale ktoś, kto kiedyś powiedział, że Polska to nienormalność, prawda, wcale nie należy się temu dziwić. I to jest chyba takie najsmutniejsze w tej całej sytuacji. Panie redaktorze, to byłemu premierowi koszmary się śnią związane z powrotem na wiejską do Sejmu, w polskiego Sejmu? No nie jestem specjalistą ani od snów, ani od Donalda Tuska, więc nie wypowiem się wprost na ten temat. Natomiast, no cóż, koszmary prawdopodobnie zaczną się wtedy, jeżeli nie będzie wygranej w najbliższych wyborach opozycji. A wszystko, sondaże najnowsze pokazują, że wcale jakiegoś ruchu przełomu w tej sprawie nie widać. Jeszcze krótko na koniec chciałbym przejść do kwestii Ukrainy. Tam widzimy ataki na Krym, niszczenie infrastruktury wojskowej na terenach zajętych przecież przez Rosję, ukraińskich terenach. Z kolei państwa bałtyckie zamykają swoje granice coraz mocniej dla rosyjskich obywateli. Zrobiły to władze w Tallinie. Estonia anulowała prawie wszystkie wydane Rosjanom wizy do strefy Schengen. W ten sposób władze, rząd Estonii chce ograniczyć turystykę przede wszystkim rosyjskich obywateli, którzy bez problemu przekraczali sobie granice państw bałtyckich i dalej bez ograniczeń mogli kontynuować podróżowanie po Europie. Głównie teraz w celach turystycznych, wakacyjnych, żeby korzystać z europejskich kurortów. Rozważane jest wprowadzenie takich ograniczeń w całej Unii Europejskiej. Postuluje to m.in. Polska. Ale pytany o to kanclerz Niemiec, Olaf Scholz, mówi, że to nie jest wojna narodu rosyjskiego, to wojna Putina i musimy jasno określić ten temat. Koniec cytatu. Pani redaktor, w podobny sposób Niemcy się przecież tłumaczyli przez dziesięciolecia po wojnie, po drugiej wojnie, że za zbrodnie to nie odpowiadają Niemcy, tylko naziści, odpowiada Hitler, ale nie niemieckie społeczeństwo. To jest ten sam sposób tłumaczenia? No, to nie dziwi. To jest taka mentalność niemiecka, prawda, jednak. I te słowa kanclerza Scholza wcale chyba nie są dla nikogo, dla żadnego obserwatora, czy choćby takiego znawcę takich właśnie sytuacji, nie jest zaskoczeniem, zdziwieniem, ponieważ no, kanclerz też, prawda, w przypadku dostaw broni, prawda, też był taki bardzo wycofany. Myślę, że tutaj potrzeba takiego nacisku jednak na Niemcy i tej jednomyślności, że no, Rosjanie prawda patrzą na te zbrodnie. Nie mówię tu nawet o takich zwykłych Rosjanach, którzy w większości są biedni, prawda, i nie mają nawet możliwości, żeby wystąpić o wizę, ale mówię tu o tych wpływowych Rosjanach, którzy przecież podróżują po świecie, prawda, i przyglądają się jednocześnie temu wszystkiemu, co się dzieje u ich sąsiadów, przyglądają się tym zbrodniom i
Wobec tego trzeba postawić kategoryczne nie, więc myślę, że tutaj trzeba na Niemcy, na Francję, na Holandię, bo to są te kraje, które powiedzmy najbardziej bronią się póki co przed tymi uwspólnotowieniem sankcji wizowych na obywateli Rosji, żeby jednak pokazać, że taka presja właśnie też ma sens i to także powinno znaleźć się w kolejnym pakiecie sankcji. Tu niestety musimy postawić kropkę. Prezydent Francji znów rozpoczyna regularne rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Program warto zauważyć. Aneta Przysiężniuk-Parys i pan Sławomir Jagodziński, redaktorzy naszego dziennika, komentowali wydarzenia minionego tygodnia. Dziękuję. Dziękuję. A program warto zauważyć w mijającym tygodniu, już za tydzień o stałej porze 19:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.